W tym konkretnym przypadku mnie przeprosić czy nie za te słowa? Ale które słowa, przepraszam bardzo? No na przykład o ryżym, jak o Donaldzie Tusku, bo to tego dotyczyło. Ale panie redaktorze, ale pan chyba żartuje. Nie, ja patrzę na to, co zrobiła Komisja Etyki. Ale proszę pana, ale proszę zapytać Donalda Tuska i jego środowisko polityczne, czy przeproszą za te wulgaryzmy, które padają każdego dnia Donalda na polskiej ulicy. Ja mogę pytać o Platformę, pana pytam o Prawo i Sprawiedliwość. A pan zapytał? A pan jest rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Ale pan zapytał? Ale pan się nie interesuje, co ja kogo pytam. Pan jest rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości. Ja wiem, że pan by chciał być rzecznikiem Platformy, bo pan bardzo często się wypowiada, ale tym razem pytam o Prawo i Sprawiedliwość. Nie, to znaczy ja wiem, że wam wy pytacie o to, co wam wygodne. Wy nie pytacie wszystkich o wszystko, tylko pytacie tylko i wyłącznie nas, natomiast Tuska w ogóle nic nie pytacie. Na kolanach przeprowadzacie wywiady właśnie w tej stacji TVN. Wie pan co, może pan mnie obrażać, ale pana jako rzecznika PiS-u pytam o słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Proszę pana, pan mnie obraża. Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Pan obraża inteligencję naszych widzów, którzy nas oglądają. Tak, dlatego że jeżeli chodzi o działalność Komisji Etyki, tak jak panu powiedziałem, jest mocno polityczne, stronnicze przede wszystkim, nie jest obiektywne. Czy ja mogę spytać jeszcze, panie rzeczniku, czy pana zdziwiła? Co z miliardem? Proszę? Co z miliardem? Z jakim miliardem? Uszczuplenia Skarbu Państwa. Z miliardem uszczuplenia Skarbu Państwa? Tak, właśnie toczy się postępowanie, jest śledztwo prokuratury. No to skoro jest śledztwo, to proszę jakieś, pytać prokuraturę, panie rzeczniku. Są jakieś rzeczniku. Zarzuty wobec osób, panie, które ja współpracowały kiedyś z wami, prania brudnych pieniędzy. No pytanie, czy wy coś o tym powiecie? Dlaczego to ukrywacie? Panie rzeczniku, ja panu coś dlaczego powiem. To ukrywacie? Pan jest rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości? Ja tylko pytam. TVN też ma biuro prasowe, zapraszam. Pytam, ale nie odpowiadacie. No ale to przecież ja nie jestem biurem prasowym, panie rzeczniku. No ale jest pan pracownikiem, nie interesuje pana, co się stało z miliardem? Oj, wie pan, no, mnie bardzo interesuje. To pieniądze, które wypłynęły ze Skarbu Państwa, można by było zrobić naprawdę za to dobre, społecznie użyteczne programy. A co można było zrobić? Jakie społeczne programy, na przykład za pieniądze na Villa Plus, proszę powiedzieć? Miliard złotych, proszę pana. Ale pan mówi o miliardzie. A ja mówię o programie Villa Plus. Co można było za to zrobić? Ale proszę pana, ale miliard jest nieporównywalny w stosunku do tego, o czym pan mówi. Program Villa Plus jest społecznie użyteczny, służy wielu organizacjom i swoje te organizacje i fundacjom ludzi powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. Realizują określone statutowe zadania. Natomiast pan mi dalej nie powiedział, co z miliardem. A co z 160 miliardami z KPO? Co z miliardem? Co z miliardem, proszę pana? 160 miliardami z KPO? Tak TVN się zachowuje, tak się zachowują funkcjonariusze Tusk Vision Network.